No to Tomasz Sekielski powinien tutaj na moim miejscu siedzieć i z prezydentem Bydgoszczy rozmawiać, bo na pewno zna takie historie i takie tajemnice, o których mnie się nie śniło, ale może część z nich poznamy dzięki tej rozmowie. Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam bardzo serdecznie. No właśnie, co ma takiego magicznego i fantastycznego w sobie Bydgoszcz, czego inne miasta nie mają? Witam serdecznie, panie redaktor. Dziękuję także za te pozdrowienia od pana Tomasza Sekielskiego. Tak jak on jest bydgoszczaninem z urodzenia, tak również i ja. A co ma najpiękniejszego, to widzimy, myślę, za moimi plecami, a więc to jest piękna rzeka, czysta rzeka Brda, pierwszego stopnia czystości, która jest olbrzymim miejscem, magicznym miejscem skupiającym wielką aktywność w różnych obszarach. Rzeka, która kiedyś, że tak powiem, była brzydka. Brzydka i brudna, niestety. Takie były czasy, gdy nie dbaliśmy o środowisko. Dzisiaj jest olbrzymim naszym sercem miasta, tętniącym. Tutaj odbywają się koncerty na wodzie. Tutaj są zawody pływackie w Brdzie, pod prąd dla tych najbardziej odważnych. Tutaj są zawody triatlonowe. Bydgoszczanie lubią tu spacerować, także to jest nasz olbrzymi kapitał. Kapitał, który staramy się dbać, upiększać, stąd kolejne inwestycje właśnie nad rzeką Brdą, tak aby to miejsce przyciągało wszystkich, którzy tylko nasze miasto chcą odkryć albo już odkryli. No właśnie, ja przyznaję bez bicia, że jeszcze nie odkryłam Bydgoszczy i wiele razy zapraszana do tego miasta byłam, a okazji nie miałam, a nieraz widziałam na zdjęciach, jak fantastycznie wygląda chociażby to otoczenie, w którym pan w tej chwili jest. Zresztą widzę, że wykorzystywana jest rzeka i woda fantastycznie za pana plecami do ciekawych dyscyplin sportowych z wodą związanych. Ale skoro o dyscyplinach mówimy, to na chwilę rzekę pozostawmy, bo w tym roku ze względu na pandemię, która wpłynęła na życie nas wszystkich, przesunięta na wrzesień rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. I we wrześniu ta druga odsłona ma się odbyć. Tak jest. Jeszcze dwa lata temu wspólnie z wieloma miastami europejskimi walczyliśmy o ten tytuł rowerowej stolicy Europy. Włosi zaprzestali tego projektu, stąd podjęliśmy to wyzwanie. Zleciliśmy przygotowanie stosownej aplikacji, tak abyśmy my w Polsce na początku mogli walczyć o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku wzięło udział 23 miasta, w tym roku już mamy prezydenckie, tak zwane, z ponad 100. W tej chwili już mamy zgłoszenia 43, ale myślę, że jeszcze kolejne będą. Tak naprawdę jest to rywalizacja symboliczna, bo chcemy zachęcać do tego, aby mieszkańcy naszych miast, mieszkańcy Polski poruszali się rowerami jak najbardziej. Rywalizując, zawsze rywalizacja powoduje, że jest dodatkowe zainteresowanie, są także nagrody. W zeszłym roku chociażby w ramach tejże rywalizacji rowerzyści z całej Polski pokonali ponad 1 000 000 km. Myślę, że w tym roku ten rekord będzie zdecydowanie pobity, a zwyciężyła Nowa Sól. Stosowny puchar oczywiście trafił do prezydenta Nowej Sali. Zresztą myślę, że na pewno ten rekord będzie pobity, bo jak patrzę na swoją ściągę, to już oficjalny trening za nami, który trwał do 16 sierpnia od czerwca. No i tutaj już jest ponad 1 000 000 km przejechanych. A jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o samo miasto i okolice? Bo też ścieżek i tras rowerowych nie brakuje, a myślę, że to jest taki środek transportu, z którego cały czas nawiązywać będziemy jednak do tej pandemii. Bardzo się sprawdził, bo na pewno część z nas uciekała jednak od środków komunikacji publicznej, a rower jest doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza na sezon letni. Niewątpliwie koronawirus sprawił, że zainteresowanie rowerzystów korzystania ze swojego sprzętu zdecydowanie wzrosło. Widać to na ulicach. Tych dróg rowerowych w każdym mieście jest sporo, ale jeszcze na pewno rowerzyści powiedzieliby, że trzeba ich więcej budować. To czynimy. My w Bydgoszczy przyjęliśmy taki model, że oczywiście zachęcamy każdego do uczestniczenia w tej rywalizacji, pobrania aplikacji bezpłatnej i nabijania tych kilometrów, ale jednocześnie sami organizujemy w każdą sobotę w miesiącu wrześniu wyjazdy wspólne. Przychodzi niekiedy 100, 200, 300 osób. To jest zawsze wspaniały wyjazd zakończony jakimś mini piknikiem, gdzie czy to są kiełbaski, czy jakiś grill. Także zachęcam wszystkich do tego, aby zainteresowali się walką o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jeżeli trafia ten sygnał do samorządowców, to oczywiście od was to zależy, ale jeżeli do mieszkańców tych różnych miast,
to poproście swoich samorządowców, to naprawdę nic nie kosztuje, a może być wspaniała zabawa. Ale oczywiście, że tak, zwłaszcza korzystając z fantastycznej pogody, z jaką mamy do czynienia i oby jak najdłużej z nami pozostała. Wspominał pan na początku o różnego rodzaju inwestycjach i o tym, że też pod kątem turystycznym na pewno Bydgoszcz się rozwija. Nie brakuje w Bydgoszczy, nie tylko za pana plecami, tych obiektów poindustrialnych, które też na pewno przyciągają mnóstwo turystów. Jak najbardziej. Bydgoszcz ma dość ciekawą historię, o tyle ciekawą, że ponad około 148 lat byliśmy częścią Prus Zachodnich. Utraciliśmy polskość tutaj na naszych ziemiach już przy pierwszym rozbiorze Polski, a ona wróciła dopiero w 1920 roku, czyli tak naprawdę gdy w 1918 roku Polska świętowała odzyskanie, stulecie odzyskania niepodległości, my, bydgoszczanie, musieliśmy czekać jeszcze kilkanaście kolejnych miesięcy, ale ten pruski styl tak naprawdę tutaj wywarł duże wrażenie i na architekturze, ale także na przemyśle, bo Prusacy inwestowali w Bydgoszcz i to także jest pewna spuścizna, która pozostała. Tutaj powstały zakłady przemysłowe, różne, wielkie młyny. Wcześniej oczywiście były mennice, to były zakłady także zbrojeniowe. Mamy pozostałości wielkiej fabryki dynamitu, trotylu, Dagfabrik, w której III Rzesza zbroiła się na potrzeby wojny. To oczywiście pozostało po nich, tak samo jak pozostały piękne kamienice, o które dbamy. Także to przejście do polskości w 1920 roku nie było łatwe, ale zostało bez wystrzału pokojowo przekazana ta władza. Z ciekawostek powiem, że w bydgoskim ratuszu wówczas pracował jedyny Polak, pan Władysław Weber. Zostawiając na chwilę samo miasto, jakie miejsca i jakie regiony poza samą Bydgoszczą poleciłby pan jeszcze w tym letnim czasie, które warto zobaczyć i odwiedzić, chociażby korzystając właśnie z rowerów, czy na jakąś pieszą wycieczkę się wybrać? Bydgoszczanie tradycyjnie, gdy szukają wody i odpoczynku, wybierają się bądź to w kierunku Koronowa, gdzie jest piękny Zalew Koronowski. Tam dominuje przede wszystkim żeglarstwo, ale oczywiście można wspaniale się kąpać, bawić się nad wodą. Nieco dalej są Bory Tucholskie, także uroczy obszar, ale są i inne jeziora, czy to jezioro Jezuickie w Chmielnikach. Także tych miejsc, gdzie można spędzić miło czas, jest naprawdę wiele. Rozbudowana jest także sieć ścieżek rowerowych wokół miasta, gdzie tak naprawdę już do tych najbliższych miejscowości 20-30 km możemy bezpiecznie dojechać na rowerze, nie będąc narażony na kontakt z samochodami, więc zachęcam grzybów, jeżeli tylko sezon się rozpocznie. Zawsze jest wiele pod Solcem Kujawskim. Jest wspaniała Puszcza Bydgoska, wystarczy na kilka godzin udać się do lasu i tych grzybów jest wiele, aczkolwiek po tym, co mówię, może być ich nieco mniej ze względu na duże zainteresowanie. A pana ulubione miejsca i czas spędzania, ten wolny czas, jaki pan spędza w mieście czy poza miastem, co by pan polecał? Ja, jeżeli spędzam wolny czas, to staram się od zgiełku nieco się oddalić, stąd bardzo preferuję agroturystykę. Wspólnie z żoną wyjeżdżamy w miejsce, gdzie tak naprawdę jest stosunkowo mało ludzi, mało zamieszania, czy to są jakieś lasy. W tym roku na przykład byliśmy niedaleko Ostródy w Miłomłynie, czyli na Mazurach. Tam wzięliśmy rowery i właśnie rowerami pokonywaliśmy różnego rodzaju ścieżki, niektóre asfaltowe, niektóre polne, gdzieniegdzie błotne, także naprawdę wspaniały wyjazd i wszystkich zachęcam do takiego aktywnego spędzania wolnego czasu. Panie prezydencie, to jeszcze chciałabym przez chwilę porozmawiać na temat tego, co w związku właśnie z pandemią się wydarzyło i dzieje i dziać potencjalnie może. Jak z takiego stricte ekonomicznego punktu widzenia wygląda sytuacja w mieście i jak pan przewiduje, jak się przygotowuje do jesieni, no bo wszyscy wiemy doskonale, że nałoży się na to grypa, pewnie ten przyrost zachorowań będzie, to się odbija bardzo szeroko jednak na turystykę, na tym, jak funkcjonuje miasto, na gospodarce, na samorządach, za chwilę szkoły się zaczynają i tak dalej, i tak dalej. Jak o tym myślicie, co o tym myślicie i jak te przygotowania wyglądają do tej jesieni? Koronawirus to przede wszystkim ten wymiar zdrowotny, a więc epidemiczny, a więc zapobieganie tym wszystkim nieszczęściom, które mogą do nas przyjść. Wielkie podziękowania przy tej okazji, nie tylko w Bydgoszczy, ale myślę w całej Polsce, bo jesteśmy w kontakcie z innymi samorządowcami, dla tych pracowników społecznych, domów pomocy społecznej, przedszkoli, żłobków, komunikacji publicznej. Teraz także
już dyrektorów szkół, bo wiemy, że jest wielkie w związku z tym zamieszanie. I to jest ta jedna warstwa. I druga warstwa to jest oczywiście finansowa, bo koronawirus, tak jak na każdej, prawie każdej firmie, każdej rodzinie, wywarł negatywny wpływ, także budżety samorządów, a więc tak naprawdę pieniądze mieszkańców, bo przecież budżet miasta, każdego wsi czy powiatu to są pieniądze, które mieszkańcy płacą w formie podatków i one wracają w połowie mniej więcej do samorządu. Oczywiście tych środków finansowych jest mniej, stąd konieczność i ograniczania pewnych wydarzeń, chociażby i kulturalnych. W tym roku przepływaliśmy nie tak daleko, nie tak dawno koło Opery Nowa, gdzie jest amfiteatr, ze sceną na wodzie ulokowaną, pływającą sceną. Przez poprzednie kilka lat mieliśmy tam co sobotę, co niedzielę koncerty, bądź występy kabaretowe, bądź innego rodzaju aktywności kulturalne i niestety w tym roku koronawirus sprawił, że musieliśmy z tego zrezygnować. I takich działań zdecydowanie jest więcej, plus na końcu niestety niektóre inwestycje, które były planowane w budżetach czy Bydgoszczy, czy tak naprawdę każdego innego miasta należało przyłożyć w czasie, odsunąć w czasie, bo jeżeli nie mamy środków finansowych, żeby je rozpocząć, to nie możemy tego czynić. Czekamy, kiedy to wszystko minie, czekamy także na pomoc rządu, stąd wszystkie korporacje samorządowe apelują o tą pomoc. Były tarcze dla przedsiębiorców, także samorządy są dzisiaj w krytycznej sytuacji, a samorządy to tak naprawdę to są Polacy, to są mieszkańcy, bo przecież właśnie samorządy dbają o to, aby w ich miejscu zamieszkania ta jakość życia była jak najlepsza. No to oby wszystko dobrze się układało w takim razie. Muszę panu przyznać, panie prezydencie, że z perspektywy Brdy naprawdę to miasto wygląda fantastycznie i bardzo mnie to zachęciło. Może najbliższy weekend, kto wie, zwłaszcza, że Warszawa od Bydgoszczy wcale nie tak daleko. Koniecznie, jak najbardziej, panie redaktor. Mamy też tytuł taki nieoficjalny Nieodkrytego Miasta. Ja zachęcam wszystkich, którzy tu przyjadą. Naprawdę będą zaskoczeni. Pracujemy nad tym, aby i przyjazdy turystyczne, i przyjazdy biznesowe były jak najczęstsze, żeby Polacy, nie tylko Polacy, Europejczycy i mieszkańcy całego świata do Bydgoszczy przybywali i naprawdę są w większości, zdecydowanie w większości mile zaskoczeni, czyli obraz naszego miasta niestety jest gorszy niż sama rzeczywistość. To jest lepsza sytuacja, bo wystarczy ten obraz przekazać dalej niż zmieniać całe otoczenie. Także zachęcam wszystkich, naprawdę zapraszam serdecznie do Bydgoszczy, także na rowerach. Dokładnie. Na żywym organizmie najlepiej się przekonać, a wygląda to naprawdę fantastycznie za pana plecami. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, panie prezydencie. Wszystkiego dobrego dla pana i wszystkich mieszkańców. Pozdrawiamy Bydgoszcz bardzo serdecznie z Warszawy. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę i pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali i słuchali. Rafał Bruski był razem z nami w Onet Rano Wiem. Dziękujemy, pozdrawiamy ciepło. Kończymy to nasze poranne spotkanie. Bardzo dziękuję. Polecamy się jutro oczywiście. Czwartek przed nami. Będziemy o 7:55. Do zobaczenia.